Cześć, witajcie w kolejnym odcinku programu High Five. Dziś nietypowy pasażer, którego już powinniście znać. Ja siedzę w nietypowym też aucie, jak na standardy programu, w koreańskim, azjatyckim Ssangyongu, Korando. I witamy Cezarego Grafa. Cześć Cezary. Dzień dobry panie Robercie, cześć. Dokąd dzisiaj? Na miasto. W kilku zdaniach, czym się zajmujesz? Doradztwem majątkowym. Patrzę z zewnętrznej perspektywy. Proszę bilet do wyjazdu. Dzięki wielkie. A, o, sam wyjechał. Super. Na sprawy majątkowe ludzi. Rok temu rozmawialiśmy również o zagrożeniach, które czekają m.in. Polskę. No i niektóre rzeczy się sprawdziły. No tak, tylko że jest kozioł ofiarny. Kiedyś jak system dochodził do niewypłacalności, to robiono wojnę. Dzisiaj wojny nie zrobiono, rozwiązano to troszkę inaczej. Uwierz mi, że wszystko co złe, katastrofa gospodarcza, problemy gospodarcze, bezrobocie, bankructwo i tak dalej, będą zwalone na wirusa. Za kilka lat mało kto będzie mówił, że zła polityka gospodarcza, że za wysokie podatki, za duże regulacje, za duże oczekiwania też ludzi poszczególnych, bo oczekiwania bardzo mocno rosły przez ostatnie lata, w sensie, żeby się nie narobić, a dużo zarobić, w wielkim skrócie. I nie to, tylko wirus. Taka będzie, więc to jest genialne. Takie usprawiedliwienie. Tak, to będzie genialny kozioł ofiarny. Wirus zjadł pańską emeryturę, wirus zjadł pańską lokatę, wirus zjadł pańską inwestycję, wirus. Tak to będzie wyglądało. No właśnie, ciekawe też, jak to będzie wyglądało w najbliższych miesiącach czy latach. Są plotki, że będą zamykać, lockdownować po raz drugi, czyli znowu maseczki, znowu dystanse, znowu zamknięte siłownie. To by było straszne. A chodzisz na siłownię, Robert? Nigdy w życiu nie byłem na siłowni. Nigdy. Poważnie? Tak, potrzebuję tego, wiem, że tego potrzebuję. Jakby też nie dość, że fizycznie nie to, że moje ciało wygląda na to, żeby potrzebowało, ale ja sam chcę się do tego przekonać, bo jestem antyfanem siłowni. Jak widzowie zajrzą na ten film nasz sprzed roku, to zobaczą mnie, 25 kg młodszego. Na mnie tak lockdown zadziałał. Miałem 4-5 treningów tygodniowo i zapotrzebowanie kaloryczne jadłem tak jak po 4-5 treningów. Natomiast jak zamknięto, to zostało jedzenie na poziomie 4-5 treningów, natomiast skończyły się treningi. I stało się, co się stało, nabrałem masy. Ale ludzie różnie dostali. Niektórzy psychicznie, inni finansowo, jeszcze inni posypały im się związki, jeszcze inni na przykład leczą się z takich chorób przewlekłych, tak? I to naprawdę nie jest dobry czas na chorowanie przewlekłe. To jest najcięższe. To jest najcięższe. Nikt nie patrzy jakby na te koszty pozostałe tego cyrku. Marzec, kwiecień był specyficzny, bo nie wiadomo co to było. I trochę można wybaczyć, że nie wiadomo co to jest, zamykamy, bo nie wiemy co to jest, ale już wiemy, że to nie jest ebola, a oni dalej w to brną. Wygląda na to, że jest jakiś reset, jakaś duża zmiana za rogiem szykowana. Nie wiem, czy zwróciłeś uwagę na samochód, którym właśnie jedziemy. Chińczyk. Ssangyong. Ssangyong. To jest samochód, który jest specyficzny, jeśli patrzeć na pozostałe materiały w moim programie. Aczkolwiek to tak bardziej też prywatnie testuję. No i a propos tej wschodniej siły gospodarczej. Chiny bardzo wygrają na tym zamieszaniu. Nic nie słychać, żeby mieli jakieś ogniska epidemii, żeby jakoś specjalnie się lockdownowali, zamykali. Oni po prostu robią biznes. A pieniądze i biznes lubią ciszę, spokój i nieprzerwany sposób działania. Czyli tak jak robią właśnie jak Chiny. Jak tak. I oni na tym bardzo mocno wygrają. Na Chiny uważam się trzeba mocno orientować. I tak jak na moim kanale bardzo dużo mówiłem przez ostatnie 2-2,5 roku o kryptowalutach, złocie, dolarze, to uważam, że dochodzi teraz czwarta rzecz, którą się trzeba bardzo mocno zainteresować, mianowicie akcje chińskie. Akcje najlepszych spółek chińskich. Weźmy przykład. Oni, co prawda, jeśli chodzi o tą tradycyjną motoryzację spalinową, to kupiły rozwiązania znane 10, 20, 30 lat temu w Europie i ona tam za dobrze nie stoi. Poprawia się, ale to jest, no nie są wiodące. Natomiast mają taką firmę BYD, BYD, i to jest kopia Tesli amerykańskiej. I ta firma, po pierwsze, jej akcje zaczynają robić to, co zrobiła Tesla, a Tesla zrobiła o ładnych kilkaset procent w ciągu ostatnich 2 lat. BYD jest na początku tej drogi, w tym momencie jest wystrzał, myślę, że będzie on kontynuowany. Po drugie, w przeciwieństwie do Tesli, BYD jest zyskowną firmą. Tesla przepala kilkaset milionów dolarów rocznie, jedzie na stratach, krótko mówiąc, a
BYD jest firmą zyskowną. I tam jest wiele więcej takich ciekawostek. Chiny bardzo mocno wygrają na tym wszystkim. Będę o tym mówił na kanale, ponieważ doszła kolejna ciekawa rzecz. Akcje chińskie w nadchodzących latach. Ciekawe też jest w ogóle to, tam wybuchł ten cały koronawirus, ale tam też się jako pierwszy chyba skończył, z tego co wiem. Na to wygląda, na ile to jest... Kraj największy na świecie. Na ile to jest celebryta, ta choroba, na ile prawdziwa, groźna choroba, to jest oddzielny temat. Trwa coś dziwnego i mam przeczucie graniczące z... dochodzące do pewności, że za rogiem jest jeszcze coś większego. Że za rogiem jest jeszcze coś większego, ale na razie jest to jakby prolog tego. W stylu resetu, wiesz, że po prostu powiedzą ci, że twoje pieniądze to nie twoje, że na przykład gotówka już jest B, bo roznosi wirusa i tylko pieniądz elektroniczny, plus może coś na kształt chińskiego punktowania obywateli, czyli jak masz... jak się ładnie zachowujesz, to masz dużo punktów, możesz skorzystać z hotelu, z kolei, z restauracji, a jak masz za mało punktów, to do widzenia. Coś takiego może być za rogiem. Oczywiście w polskich warunkach, jeśli by próbowano, to wyjdzie bagarniarsko i dziwnie. Nie mam co do tego wątpliwości, ale czymś to takim pachnie, bo po co brnęliby w rozwalenie tej gospodarki do końca, skoro wiadomo, że to nie ebola już. Jedyny sposób na zabezpieczenie to się dywersyfikować i unikać majątkowego paździerza, czyli mieć 4-5 rzeczy, po prostu nie trzymać owoców swojej całej pracy w postaci euro, złotówek na koncie. Tak, bo to o tym to jest krótki wektor ataku w razie rok czego. Rok temu też o tym rozmawialiśmy, tak, właśnie. I to dobrze, jeśli ktoś poszedł w tym kierunku i na przykład kupił złoto inwestycyjne, czy najlepsze krypto, czy dolara, to jest ładnie do przodu przez te 12 miesięcy. No, ja od ciebie usłyszałem o tym, że trzeba ładować zbiorniki, to jest dosłowne słowa, cytuję, z tamtego filmu. Żeby nie było już za późno. Koniunktura jeszcze trwa, więc trzeba tankować zbiorniki. Dużo ludzi ma jakieś źródło dochodu, ma jakieś oszczędności. No i sam też dobrze na tym wyszedłem prywatnie, bo rzeczywiście wziąłem sobie twoje słowa do serca. No i kanał się ładnie rozbija, to jest super. Oprócz tego też. Masz najlepsze miniaturki w internecie, więc jakby jesteś nie do pokonania. Chyba tak ładnej miniaturki nie wyprodukujemy, to jak masz z reguły. To zależy, gdzie dzisiaj skończymy naszą podróż. To zależy podróż. Dla kogo. Ciekawy jestem też, co będzie za rok. Kto wie, możliwe, że za rok również spotkamy się w podobnych okolicznościach. No i fajnie będzie powspominać sobie dzisiejszą rozmowę na przykład. Spodziewam się głębokiej recesji, że to niestety, bo było wielu takich ludzi, którzy gdzieś w maju, czerwcu stwierdzili, że kryzys za nami. No dobra, był, drugi kwartał pokazał recesję w Polsce 8,2%, największa recesja w notowanej historii tak naprawdę polskiego PKB. I było wielu ludzi, którzy stwierdzili, no dobra, ale to tylko jeden kwartał, koniec. To za nami. Natomiast to tak nie będzie. Jeśli zamrażasz gospodarkę, to jest trochę jak z zamrożeniem kota. Po rozmrożeniu go, nie da się go postawić na podwórku i kazać mu biec. Zacierają się zębatki gospodarcze, zacierają się płatności, zacierają się relacje gospodarcze i to jest potem jak rozmrożony kot na podwórzu. Leży. Poza tym nie masz wrażenia, Robert, że przez maski i resztę tych rzeczy jakby ludzie są jeszcze mniej ufni w stosunku do siebie, a było już ciężko z tym. Polacy mają to do siebie, że są bardzo ciężko ufni w ogóle jako naród. A to, że to jeszcze wzmaga trochę. Zostało to wzmożone? Wzmożone, nie? Maseczkowcy kontra antymaseczkowcy. Ty głupi, Polska jeszcze bardziej się podzieliła, jeszcze tak, bardziej. To prawda. Wiesz, co to spowoduje? Że na przykład ludzie będą jeszcze chętniej na emigrację wyjeżdżać, bo tam są obcy, no są, ale tu też będą. Więc jeśli będzie do zarobienia 4, 5, 6 razy tyle, i tu będzie słabo towarzysko, no to czemu nie wyjechać? Wielu myślę, że wyjdzie z takiego założenia i to zrobi. Ludzie produktywni w dużej mierze spodziewam się wyjazdu ich do jurysdykcji, które się lepiej będą trzymały. Dzięki, że istnieje Szwecja na przykład, bo zobacz, gdyby nie istniała Szwecja, wiesz, że tam nie ma zasadniczo, są zalecenia, ale nie ma zasadniczo większych nakazów. Wszyscy chodzą, są tłumy, w transporcie nie ma żadnego problemu, tak? I gdyby ta Szwecja nie istniała, gdyby na przykład tylko była Białoruś, bo Białoruś podobnie podchodzi, to by mówiono, że dyktator wywozi te ciała nocami ciężarówkami. No ale w Szwecji wiadomo, że tak nie jest.
Więc dobrze, że ona jest, dzięki temu jest w ogóle jakieś pole do dyskusji, tak. Jakieś odniesienie, że ktoś zrobił tak i było ok. Chiny wygrają bardzo na tym kryzysie. Świat moim zdaniem za kilka lat będzie Chino-Ameryką, czyli będziesz miał Stany Zjednoczone i kraje zależne, Chiny i kraje zależne. Mówię o tym często na kanale Cezary Graf, a pod to trzeba ustawiać swoje sprawy majątkowe. Cezary na swoim kanale porusza bardzo wiele, inaczej, rozwija bardzo wiele kwestii, które tu w tym samochodzie poruszyliśmy. Tak, na kanale to jest 8 do 2 dla rozważań takich nieco filozoficznych, natomiast na prywatnych konsultacjach jest odwrotnie. Staram się 80-90% czasu spędzać, nawet jeśli klient odlatuje, to nad konkretnym rozwiązywaniem jego problemów majątkowych, a nie filozofowaniem o tym, jak będzie wyglądał za 5 czy 10 lat. My do końca nie wiemy, nie musimy wiedzieć, tylko trzeba jakby stosować pewne rzeczy, które sprawiają, że bardziej suchą nogą się przejdzie przez to wszystko. No właśnie, bo przypomnijmy jeszcze, czym się prywatnie zajmujesz? Doradztwo majątkowe? Tak jest. Czyli przychodzi ktoś... Porady. Kto chce po prostu, żeby spojrzeć na jego sprawy finansowe, zawodowe też często, bo to jest bardzo często nierozerwalne, i wspólnymi siłami zastanowić się, co można by było poprawić. Bardzo często można bardzo wiele poprawić. Jak ktoś ma dzieciaki, to ma tą naukę zdalną teraz znowu. Na razie jeszcze jest to zapowiadane dla starszych, natomiast w sensie powyżej gimnazjum i powyżej. Studia też są hybrydowo. Ty studiujesz? Niestety z tymi hybrydowymi studiami mam do czynienia, to znaczy obroniłem pracę licencjacką w tym roku. No. No ale chciałem na magisterkę pójść, na mój ukochany kierunek, jakim jest dziennikarstwo, ale no magisterkę skończę na zarządzaniu, bo dziennikarstwo mi zamknęli. No i zarządzanie nomen omen jest również hybrydowo. Przez Skype'a możesz studiować, tak? No muszę teraz. No to równie dobrze możesz masterclass albo na Udemy. Wiesz, to te uczelnie nie rozumieją, że one się zabiją w ten sposób, bo jeśli... Gdyby nie to, że mam najlepszą średnią w szkole, bo mam 4,98 i stypendium rektorskie, to nie poszedłbym na zarządzanie, ale tak to jakby opłacało mi się, można powiedzieć. Uczelnie wyższe nie rozumieją jednej rzeczy, że standardem będzie nauczanie zdalne, to w kraju zostanie 5 uczelni najlepszych, bo jakby zdalnie możesz nauczać sobie 100 tysięcy ludzi, czy 200. I wszyscy pójdą do 5 najlepszych. To, na czym żyły uczelnie gdzieś tam w Bydgoszczy, w Pile, takie mniejsze szkoły, to na tym właśnie, że na przykład na UW nie było miejsca, czy na SGK. A teraz wszędzie można. Mogę studiować w Gdańsku, będąc w Warszawie. A jeśli oni tak samo jak ludzie z Gdańska, pójdą w zdalne nauczanie, to sami sobie piłują gałąź teraz, ale o tym się przekonają za 2-3-4 lata. To będą czasy, w których to nie będzie sprawa wymiany iPhone'a na 12, 13, 17, tylko sprawa życia i śmierci, żeby być przy gotówce. Pieniądze nabiorą jeszcze istotniejszego znaczenia w życiu, w systemie, który przestaje działać, który pruje się na szwach. Skoro teraz mamy nauczanie hybrydowe, mogę tak naprawdę w każdym miejscu w Polsce być wirtualnie, a jednocześnie uczyć się. To ciekawe jak... To będzie jak z platformami handlowymi. Zobacz, w czasach przedinternetowych miałeś 200 tysięcy małych sklepików. A? W czasach internetowych masz Amazon, Allegro i co? I oni zasysają 80% ruchu. To samo będzie tu. Najlepsze, największe uczelnie zażną resztę. To jest bardzo proste, że to się tym skończy, jeśli oni przepną system na zdalne, czego zdaje się teraz nie rozumieją, ale zobaczą na własnej skórze, to będzie wyglądało. Ciekawy też jestem, czy wzrośnie w ogóle popularność nauki za granicą, no bo jeżeli hybrydowo w Polsce, no to zakładam, że też hybrydowo za granicą. O właśnie! A to jest bardzo ciekawe też. To jest bardzo ciekawe, że za chwilę rynek polskich uczelni może być poddany konkurencji ze świata całego. Celne spostrzeżenie. Na przykład londyńskie najlepsze uczelnie mogą stać otworem i też finansowo być bardziej przystępne, bo niewykluczone, że w formie zdalnej to stanieje. To nie będzie kosztowało tak absurdalnych, powinno stanieć, tak absurdalnych pieniędzy. Tak. Jak będziesz miał do wyboru, siedząc powiedzmy pod Radomiem, dyplom z Londynu albo z Radomia,
no kiedyś mogłeś być zmuszony do tego Radomia, bo tam byłeś, tak? Tak. A teraz będziesz często wybierał to. I oni sobie przygotowują sznur, na którym zawisną. Uczelnie wyższe, szczególnie te mniejsze, słabsze, bo dla dużych, rozpoznawalnych w Warszawie z 5 marek takich, no to będzie Eldorado. W Polsce jest 5, ma, czy 10, no. To będzie Eldorado. Nie wiem, czy słyszałeś już o statystykach samobójstw na świecie. W tamtym roku, w całym roku, przez cały rok samobójstwo popełniło 840 tysięcy osób, a teraz już w początku października ta liczba jest większa, bo 840 tysięcy samobójstw, a jeszcze kilka miesięcy roku zostało. Jeszcze tak, 3 miesiące roku, no masakra. Podsumowując, bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Tobie dziękuję za to, że mogliśmy porozmawiać. Dzięki. Wartościowa rozmowa nie tylko dla mnie, jak i myślę też dla odbiorców, dla widzów. Zapraszamy na YouTube'a, Cezary Graf, Facebook, masz Facebooka? Mam, ostatnio nawet był live na Facebooku, mimo tego, że to jest małe konto, bo późno założone, kilka tysięcy osób obserwuje, to było 900 osób na live'ie. 900 osób? Tak, i przez godzinę konkretnie rozmawialiśmy o pieniądzach w 2020 roku i w latach kolejnych, a będzie się działo. Świat stoi na skraju gigantycznej zmiany, na skraju resetu. Ja Ci gratuluję zasięgów. No ale też jakby, skoro to była dla mnie ciekawa rozmowa, no to również lajka na Facebooku ode mnie masz. Myślę, że nie tylko ode mnie. Jeszcze raz zapraszamy do subskrypcji. Pamiętajcie, bo to głupie, ale ważne. No i do następnego. Trzymajcie się. Cześć. Myślcie mądrze o swoich pieniądzach. Cześć. Cześć.